Wisła, najlepsza w kraju drużyna spod Wawelu, tytuł przypieczętowała wygraną z Krakowią 1-0. Powody do radości mają również piłkarze z Wrocławia. Śląsk zagrał mądrze i skutecznie i wypunktował drużynę z Bełchatowa. Rozpoczęło się idealnie, bo w 11 minucie wrocławianie otrzymali rzut karny po zagraniu ręką Drzymonta do piłki. Podbiegł Sebastian Mila, strzelił, ale tego momentu niestety nie możemy Państwu pokazać, bo zgodnie z warunkami akredytacji możemy filmować tylko elementy, które nie są związane z samą grą. Po reakcji Mili jednak widać, że bramka padła, więc Śląsk objął prowadzenie 1-0. 3 minuty później wyrównał Żewłakow, a na 2-1 gości na prowadzenie przed przerwą wyprowadził Nowak. W szatni Śląska nie wiemy, czy było głośno, ale mobilizacja Oresta Lęczyka podziałała. W 51 minucie wyrównał pięknym szczupakiem Tomasz Szewczuk. 60 sekund później trzecią bramkę dla wrocławian zdobył Christian Diaz. Ten sam zawodnik już w doliczonym czasie gry ustalił końcowy wynik spotkania. Argentyńczyk tak się cieszył z drugiego trafienia, że ściągnął koszulkę, za co otrzymał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska. Orest Lęczyk sytuację skomentował krótko. Po hiszpańsku to się mówi loco. Mecz rozegrano przy pustych trybunach, ale kibice nie zawiedli. Dopingowali swój zespół zza płotu i z górki Pafa Wagu. Wsparcie było słyszalne i potrzebne. Zachowanie fanów na piątkę, więc wojewoda nie ma argumentów, by zamknąć stadion na ostatni mecz sezonu z Arką Gdynia.